Witajcie na vlogu Rzekso. Dawno mnie nie było. I dzisiaj ważenie w sumie. Tak na szybko. Generalnie w tej chwili grzeje się woda na wysładzanie. 69 stopni. Dobijemy do 80. Jeszcze trochę. Jeden garnek. Drugi garnek na dole. Już wam pokazuję. O, tu mam pierwszy garnek. Temperaturkę 70, ok. Drugi garnek, no to jest ten mój garnek zaciernoważelny firmy Royal Catering, który po prostu, no już się zdarł ten napis. Sprzęt raczej średniej klasy. Grzałka się bardzo jakby przypala, więc to jest największy mankament. W tej chwili się grzeje woda na zacieranie. W temperaturze 66 stopni będzie zacieranie, pompka chodzi. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale spróbujemy. No, także jest. I jest. Tu mam słód. Zmielony przeze mnie własnoręcznie. Jeszcze teraz z drugiej strony, co my tu mamy? Do tej ipki. Hopa, 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 hopa. Dobra. To mamy tak. To będzie taka lipka. Taka sesyjna bardziej, bo 13 BLG chcę uzyskać. Słodu jest 5,5 kilo. Drożdże US 0,5 będą użyte, natomiast chmiele. No to tak, myślę, że Chinook USA na goryczkę. Nie wiem, 30 gram plus strata 20 gram. Oba chmiele amerykańskie. No i stratę oraz te dwa pozostałe chmiele Centennial i Cascade odrobinę damy na smaki, na aromat. Chmiele będzie tylko w kotle. Natomiast na cichą to będzie najważniejsza chyba rzecz. Tutaj mam płatki. Płatki dębowe amerykańskie, lekko opiekane, które przez, no nie wiem, patrzcie datę, 23.04.16 się okazało, myślałem, że 19. Tu leżakowałem w dzinie lubelskim, czyli no kurna, kupę lat. 7 lat, tak? Dobrze liczę? No, 7 lat. Połowę tych płatków wykorzystam, myślę, że kiedyś wykorzystam resztę na jakieś drugie piwo. Także tak wygląda skrótowo ta sytuacja. No co to znaczy, nie będę wam pokazywał, jak się waży piwo, nie? To już każdy widział. Także taki krótki efekt na koniec pewnie. I myślę, że się spotkamy w chwili, kiedy płatki będę dodawał na cichą. Wtedy się spotkamy też na pewno. Dobra, także 50 stopni na zacieraniu, więc jeszcze chwila. No ale generalnie pewno nie ważyłem. Znaczy ważyłem, ostatnio tam taki eksperyment robiłem, ale nie wyszedł za bardzo. I teraz już mi zostały tylko takie piwa, na jakby słody mam już zmielone na chyba 6 piw. Każde to jest piw, które smakowało mi kiedyś, raczej powtórka to będzie. Więc no, myślę, że teraz zrobię takie piwa bardziej do wypicia. Nie jakieś tam eksperymentalne, bardziej takie ipki, coś tam, 3 ipki. Witbier, srebrny break, tak zwane, i Bristol Trip chyba. Extra Special Bitter? O. Jakaś Belgia, tylko już nie pamiętam, co to było. Coś belgijskiego na pewno. Także no takie tam bardziej, coś do wypicia, nie? Dobra. Z chęcią bym sobie piwko przyjął, tylko może później. Dobra. Jak wam się podoba koncepcja z płatkami z dębowymi leżakowanymi w cimie, bo ja robiłem to już dwukrotnie chyba. I lagera robiłem nawet z tymi płatkami, tylko że tam był chyba inny gin. To jeszcze miałem poprzedni słoik, który wykorzystałem, natomiast zawsze jak wykorzystuję jakiś słoik, to stawiam nowe płatki z po prostu z innym ginem niż wcześniej, nie? Żeby jakaś rotacja była, także no, mój ulubiony gin może spróbuję wykorzystać, ale to jeszcze trochę zajdzie, bo generalnie taki słoik się dzieli na trzy etapy. Połowa płatków na jedno piwo, połowa płatków na drugie piwo i cały ten płyn ginowy na trzecie piwo. Także szkoda marnować. Efekt jest zaskakująco
podobny, a jednocześnie inny, bo płatki dają takie bardziej nuty taninowe, no nie wiem, bardziej takie wytrawne to piwo jest, natomiast jak się doleje trunku, to jest jakąś taką bardziej alkoholowość daje, więc jednak alkohol raczej w płynie zostaje niż w płatkach. Dobra, no ale tam nagrywam jeszcze, nie? Także nie żegnam się do końca. No i dobra, lecimy z zacieraniem. 66 minut, temperaturze 66 stopni tutaj. Jest przepływ. Generalnie problem tego sprzętu jest taki, że no niestety, ale filtracja jest słaba. To trzeba przyznać, że tam jednak te takie siatki filtrujące mają dziury i dupa. Dobra, tu wodę mamy już na wyschładzanie, więc czekamy teraz 60 minut. No i po marszałciku jest filtracja, dosyć szybko przebiega. Nie wiem, czy uda mi się pokazać z poziom. Ja jeszcze muszę troszkę dobić chyba. Chociaż nie dużo. Myślę, że nie. Także włączam podgrzewanie w tej chwili, żeby już się podgrzewało. Na razie do tam 95 stopni. Oj, za dużo. Żeby już troszeczkę się zaczęło grzać. Dobra. Okej. No, niemal się gotuje. Jeszcze może nie tak bardzo intensywnie, ale według temperatury jest 100%. To jest 100 stopni. Może się zaraz rozbuja. Trochę też musiałem przewietrzyć, bo... Dobra, no skoro tak jest, to można dodać chmiel. Na góryczkę. Odmierzony. Dobra, zobaczmy chwilę. Jest. Troszkę ma wadę ten sprzęt, że tak gdzieś przypala tą działkę delikatnie i tak słabo potem idzie to do przodu, ale jest, nagotuje się. Jeszcze troszkę przeczyszczę tą działę. Przemieszam. No i elegancko. I gotujemy. Zapach chmielu się unosi. I my zaczynamy etap chłodzenia. Także będziemy tutaj trochę czasu spędzali na odprowadzeniu wody. Oczywiście gorącą trzeba odzyskać, przyda się do mycia. Całkiem idzie. Trzeba tylko mieszać czas do czasu, żeby się szybciej to schłodziło. No jak się schłodzi, to będę sobie tutaj szykował drożdże. Dobra, to co? Czas lać. O Jezu, zdobyłem kit, tylko musiałem wymienić, kurde, ten. Musiałem wymienić kranik, bo pęk, kurde. Dziwne. Jedziemy. A, najważniejsza filtracja przy piwach wysokochmielowych. Teraz szybkie tempo rzuciłem. Nadążył filtrować. Podwójna filtracja przez takie muśliny. Na początku leci syf, a potem zaczyna się czyste, więc wtedy można troszeczkę jakby puścić przez jeden filtr. Ja to robię tak. Czyste? Tak, i teraz trzeba to pilnować, kiedy znów zacznie lecieć syf. No, tak to robię. Dzięki temu idzie w miarę szybko. Syf przez 2, czyste przez 1. No, teraz będzie długo czysto lecieć. Nie, atut tego
kociołka jest taki, że dosyć fajnie się, nie wiem, może we wszystkich tak jest, ale dosyć fajnie się ustawia, to kopry nie wolno, kopry jest otwarte okno, no się to działa. Dobra, filmuję sobie i jeszcze to drżdżyki i zamykam. Leci ładne, jeszcze sobie napowietrzymy, wróć na, dowodnimy drożdże. No dobra, i drożdże tylko, już nawodnione, dodajemy. Dobrze, zmieszać trochę napowietrzone, już wcześniej było, przydawało mi się dobrze na powietrze dosyć. Dokładne wymieszanie, plombujemy. Jeszcze 22 litry chyba, gdzieś tak koło tego z drożdżami. Całego piwa idzie z 19. Dosyć słaby baling. Znaczy, no taka sesyjna miała być, ale wyszła bardzo sesyjna. Jednak muszę śrutownik troszeczkę jakby ustawić na dokładniejsze mielenie. Tak mi się wydaje. Znaczy, no, bardziej żeby mielił. Dobra. To w sumie widzimy się, nie wiem, jeszcze fermentacja będzie potem cicha, także to jeszcze będzie. Kurde, woda się gotuje, no ale nic. Nadejśla wiekopomna chwila. Płatki amerykańskie, lekko opiekane płatki, dębowe, dobrze myślę? Tak, w ginie lubelskim 150 gram było tego, znaczy jest, bo w sumie nie otwierane jeszcze. I to jest od kwietnia 16 roku, czyli bardzo długo. I to zaraz na połowę płatków postaram się wykorzystać. Bo myślę, że to będzie dostatecznie dobry efekt. Tylko dajcie mi chwilę, ja tu coś ogarnę. No i dobra, myślę, że połowa jest. Także słoik można zakręcić. Aromat jest rewelacyjny. Powiem szczerze, tak gin, nawet ginowo tak nie zajeżdża. Ale jest nieźle. Dobra, resztę tu odwrócimy. Może nie tak, jeszcze nie tak. Miska waży 369 gram. Teraz zmierzymy po dodaniu płatków. One są mokre, lepsze mokre się dodaje. Już to testowałem. No może tak, tu. Dobra, czyli tak. Ile tego będzie? Na pewno będzie więcej niż... No bo nasączone są ginem, więc... Więc będzie więcej niż oryginalna 560. No, mniej więcej jak tam 360 trzeba liczyć. Miska. 200 gram, tak? Nie, 260. 300 gram. Kurde, jeszcze raz. Dobra, przerzucam i zważę miskę. No, wszystko. Kurde, muszę łyżką. Dobra, za chwilę. Jeszcze. Nie, 300, dobrze. Czyli 200 gram tego wyszło, no dobra. Dobra, jeszcze tak, jak już wszystko, to wszystko. Opa. No, te troszkę tutaj można eksperymentalnie spróbować z tej michy. Może nie całość, ale kurde, źle się nalewa w ten sposób. Dobra, pierdolić to na próbkę tylko. Okej. Okay. Nie wiem czy by... Ach, kurde. Nie mam dobrego ujęcia. Kopię jeszcze wody się napić. No dobra, gin. Siedmioletni olerkowany w płatkach. W ogóle czuć, że lubuski gin to... Belski, sorry. To jest strasznie taki ostry. Natomiast tu w ogóle nic nie czuć. No te raczej takie od płatków. O, fajne. Trochę tanin dużo jest. Ale takie, o, sto, kurde, rewelacja. Dobra, to zlewam. Jedziemy z tym koksem. No i tyle. Także, no, fermentacja cisza z tymi płatkami.
No i co? I butelkowanie, i będziemy mieli piwo. Zobaczymy, co z tego wyszło. To... I dzisiaj końcówka filmu. Zlewamy z cichej Junipę. Butelki już są zdezynfekowane. Także butelkowanie i smakuje luks naprawdę. Tylko no tam dosyć mało, znaczy mało alkoholu chyba wyjdzie. Znaczy mniej niż się spodziewałem, ale może i lepiej. Dobra, to zaraz butelki. No i trochę butli jest, także myślę, że jakiś efekt z tego będzie. Także teraz kapsulowanko. Już mam maszynę przygotowaną, zaraz to kapsluję. Potem do klatek. I jeszcze w ciepłym niech posiedzi, niech się dogazuje. Także fermentacja. Jakieś etykiety. A degustacja najprawdopodobniej w innym filmie. Tak, oto powstało piwo. Tu mamy etykietki już naklejone. Piwo z ginem. Znaczy z płatkami rzeżykowanymi w ginie. Dobra. Degustacja kiedy indziej. Dzięki za uwagę. Spoko film, mam nadzieję. Siemka.